Hej, witajcie! O, powiedzmy tak, powiedzmy tak, że chciałbym wam podziękować za zaufanie, którymi mnie obdarzacie, że coraz więcej was jest, moich widzów, już jest ponad 2000 subskrypcji, to idzie w naprawdę niesamowitym tempie, ze względu na to, że tak naprawdę mój kanał powstał miesiąc temu, to jest równy miesiąc czasu, gdzie wrzuciłem po raz pierwszy, gdzie założyłem kanał, wrzuciłem po raz pierwszy film, i nagle po miesiącu czasu już mam 2000 subskrypcji. Oczywiście część tych, zresztą znaczna większość osób jest w jakiś sposób przychodzi od mojego drugiego kolegi FAI który, dzięki któremu właśnie w, widzicie mnie, poznaliście, dzięki któremu, jakby protekcji, którego odwiedzacie mój kanał. Także dziękuję Wam wszystkim za to. Mam nadzieję, że nie zawiedliście się, że. że <laughs> Przepraszam że te filmy, które robię, te odcinki kolejne, te wszystkie rodzaju serie w jakiś sposób wam pomagają, umilają wam życie, ewentualnie informacje, które w nich zawieram, pomagają wam w grze, także możecie wziąć, skomentować, czy jest to dobrze robione, czy coś jeszcze można zrobić innego, w jakiś inny sposób. Będzie, będę bardzo wdzięczny. Także dziękuję wam jeszcze raz za to. Że jesteście ze mną. Co wam chciałem pokazać? Zwrócili mi uwagę niektórzy, że przecież jest promocja na, na, drze na wierzchołek drzewka, którym jest jak pancer S100. Super. Powiem tak: przez wiele, wiele, przez wiele, wiele bitew służył mi dzielnie ten oto Jack, Jack Tiger. Jak, ta igiela, jak jak ktoś zwał. Zobaczmy sobie, ile to mniej więcej bitew. 519 bitew na tym czołgu. Całkiem dobrze mi się nim grało swego czasu. Był to świetny Tedek. W erze, gdy nie było Golda, wszelkiego rodzaju tutaj ten pancerz, który ma na wieży, był bardzo trudno penetrowalny. Tutaj większość trzebała po niego wyjechać, ponieważ lufa jest genialna, niesamowita, niesamowita celność. Obrażenia 560 to jest taka sama lufa, jak teraz ma. What the fuck, 10 tieru. Także te same parametry, tam jest troszeczkę lepsza celność w stosunku do tej. No ale tak, jakby ta była pierwotną lufą do tamtego czołgu Naprawdę świetny tedek Z minusów to jest takie, że on niestety wielki. Słabo opancerzony, boki w ogóle papierowe, tył papierowy, tutaj cały ten dół, rzadko kiedy coś zrykoszetował. Dolna belka to już bardzo często uszkadzany, uszkadzany był silnik i pod, z podpaleniami, także ogólnie TEDek na, na snapienie, dalsze odległości, ewentualnie gdzieś w mieście stanąć sobie gdzieś za jakimiś, za jakimiś dajemy na to, Kamieniami w jakimś okienku. Do tego się sprawdzał idealnie. Huh, trochę będzie mi go szkoda, ale no cóż, robimy w takim razie wyszli całą załek do, do koszar. Tu możemy zdjąć mu siatkę. A, sobie, możemy to zrobić później. Oczywiście wszystkie pociski nam się. Pociski powinny nam pasować do WTF-ka, więc nie będziemy tego sprzedawać. <laughs> Dajemy sprzedaj. Wyśli do magazynu, amunicję wyśli do magazynu wyśli. Czasem nie ma sensu sprzedawać takiej amunicji, więc nic się to nie stanie. A, przepraszam. 1269 bo on jest w tym momencie w, w w on jest w tym momencie przecież już sobie sprawdzę on jest w tym momencie tańszy czyli obniżka o 30% czyli jeżeli teraz go sprzedam stracę na tym jakieś 400 czy tam 500 tysięcy, dobrze w takim razie nie sprzedajemy go w tym momencie. Zdejmę sobie oczywiście y, już materiały eksploatacyjne typu i jakieś wyposażenie dodatkowe. To możemy zdjąć już amunicję. Może się nam przydać rzeczywiście do, do What the fucka. Zobaczymy, zobaczę, czy to rzeczywiście będzie pasować. To już mo zdemontuj, 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 akceptuj. Także mamy załogę zdekompletowaną. Trudno, było fajnie, naprawdę świetna zabawka, naprawdę dużo potrafiąca, ale w tym momencie robimy tak. Kupujemy czołg bez załogi. Kup. 4 miliony. 4 miliony 270, 30% taniej, więc no takie. Mm, powiem tak, że ja ociągałem się z zakupem tego TDK. Prawdę powiedziawszy chyba z półtorej roku. Ja go miałem odkrytego jako bodajże pierwszy lub drugi, drugiego mojego drugą moją dziesiątkę, chyba drugą, bo pierwszy to był I7, więc to była chyba moja druga odkryta dziesiątka i do tej pory nie kupiłem, czyli tam mniej więcej zobaczmy Musimy zrobić tak, G jak Tiger Tiger. Tutaj załoga jest całkiem, całkiem przyzwoita. Hmm. Załoga jest trzyperkowa, trzeci perk na 80%, więc y, będzie się już na pewno grało nim trochę lepiej, tym bardziej, że na drugim perku, jak widzicie, <coughs> wykąpane siostry są zrobione, jest zrobiona jakaś naprawa, jest zrobione jakieś rozeznanie w sytuacji, czyli perki na, 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 na widzenie. Hmm. Jak do, dojdę kiedyś tam do czwartego perka, to już prawdopodobnie tutaj pójdzie e, jakiś kamuflaż, bo wiadomo, że ten czołg ma e, bardzo kiepskie kamo. Nie, może dajmy mu tak. Dwa pociski goldowe: 7200. Oj, oj. Dobra, damy mu dwa. Ten, ten, ten czołg, ma, Tedek, ma e, bardzo dobrą penetrację. Zaraz zobaczymy dokładnie, ile to tam jest. <laughs> Mały zestaw naprawczy, mała apteczka i oczywiście automatyczny system gaśniczy. Tak jak powiedziałem, używam tylko i wyłącznie automatycznych systemów gaśniczych, obojętnie czy jest to pierwszy tier, czy jest to dziesiąty, zawsze używam tylko i wyłącznie tego tego automatu ze względu na to, że tak naprawdę wtedy jestem rzadziej podpalany. Akceptuj, OK. Zobaczmy sobie parametry tego działa. Mm. 299 penetracji na pocisku podstawowym 035, asylowania 2,7. Na razie załóżmy mu wentylację, którą ściągnęliśmy z jak Tigera. Mm, oczywiście dosyłacz 2,7 sekundy. Dobrze, zastanowię się jeszcze, co bym mu przekwalifikuj załogę. Dajmy na razie na E, na 90% tu jest 90, 91, 90, 90. No zobaczymy. Włącz. E, Zastanawiam się za chwilę. Może, może, e, wiecie, jak grać tym TDK? Tym, tym Możliwe jest to, że nie wiem, założę mu. A Ile on ma zasięgu widzenia 400 metrów, mogę mu założyć albo jakąś siatkę kamuflażową, bo wiadomo, że on e, powinien raczej się przekampić. Ewentualnie dam mu jakieś szybsze celowanie. To się zaraz za chwileczkę zastanowię dokładnie co i jak zrobić. Mm. Powinno być nieźle. Wiecie co, na razie nie będę nim grał, na razie sobie muszę zrobić chwilę przerwy, tam mi się coś wysyła i pingi są po 300, więc granie przy takim pingu nie wchodzi w rachubę nawet, bo nawet strzał z takiego działa jest dużą loterią. Więc wrzucę wam film, jak jeżeli zrobię jakąś fajną bitwę, wrzucę wam film z zgrytym tedekiem, no i wtedy Wam, jak już będę wiedział więcej na jego temat, podzielę się z wami, z wami jakimiś tam dodatkowymi moimi przemyśleniami. Mam nadzieję, że będą one konstruktywne, będą, będę wiedział więcej już na jego temat. Dzięki w takim razie jeszcze raz dziękuję za, za to, że jestem was coraz więcej, za to, że dajecie mi tak zwany kredyt zaufania. Że podoba się, chyba Wam się podoba to, co ja robię i mam nadzieję, że będzie Was więcej. A jeżeli mi się uda wziąć podgrywać niektóre rzeczy, jak, te, no może zrobimy jakiś evencik na jakieś 3000, czy tam na 3000 subskrybentów i wtedy może znowu jakąś zabawę wymyślimy. Także. Komentujcie, czy co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Ja lubię dowiadywać się, co mogę jeszcze zmienić, co mogę poprawić. A na razie dziękuję Wam i do usłyszenia.